Witam wszystkich zimową porą. Nie będzie to kolejny film z jedzeniem, więc żadnych racji wojskowych, żadnych puszek. Będzie to tylko pokazanie, jak wygląda zimą las. Jak pięknie to wygląda. Chociaż w moich terenach jest dość go mało i nie ma porównania tego z górami, ale zawsze to jest śnieg. Z góry też przepraszam, że nieco będzie trzęsło, ale nie posiadam gimbala. Jak na razie. Zima to jak dla mnie jedna z trzech najlepszych pór. Tak, z trzech, nie czterech. Bo oprócz zimy jest piękna wiosna, gdzie wszystko ożywa. Piękna jesień, gdzie wszystko kładzie się do snu. I najgorsza moja pora to lato. Nie dość, że gorąco, to jeszcze są wstrętne owady. Chociaż ostatnio to i tak te lata są nieco zimniejsze niż zwykle było. Ale owady niestety pozostały. Film głównie kręcę dla tych, co nie mogą wyjść z domu, czy to ze względów zdrowotnych, czy z powodu pracy. Nie każdy ma wolne w weekend. Ale nie dla tych leni, co mieszkają blisko lasu i nawet nie chcą na chwilę wyjść. Jak zwykle kolejna wycinka drzew. Nie podoba mi się gospodarka drzewna lasów państwowych. Zazwyczaj wycinają bardzo fajne miejsca, gdzie ludzie chcą odpocząć, pojeździć na rowerze, przejść się na świeżym powietrzu. A dla nich to wszystko jedno. Najważniejsza jest kasa. Więc wszystko trzeba wyciąć i sprzedać na zachód. Tu mamy kolejną przecinkę. A był tutaj fajny lasek. Był i się zmył. Dobrze, że chociaż w tym roku trochę śniegu spadło. Za kilkanaście lat niektóre dzieci będą się rodziców pytały, co to jest śnieg. Wszystko będą mogli oglądać na zdjęciach i filmach. Robi się coraz cieplej
i coraz mniej śniegu pada. Taki mamy klimat. Kolejna sterta drewna do wywiezienia. Nawet jakieś śmieci pozbierali. Aż dziwne. No tam już z daleka widzę kolejną wycinkę. Jak widać, zima jest, a słońce jeszcze świeci. Na śniegu bardzo ładnie widać tropy zwierząt. Czasami można wyśledzić sarnę, rzadziej dzika. Dzisiaj już 4 sarny widziałem. Przechodziły sobie do rzeczki. Niestety byłem zbyt daleko. Zanim do tej rzeczki doszłem, to już uciekły. Pozostałości po lesie. Dzików zimą jakoś nie spotkałem. W lato to czasami widzę. Czasami da się wejść prawie że znienacka na rodzinkę z dzikami. Wtedy w wielkim popłochu uciekają. Jakoś nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mnie jakiś dzik zaatakował. Najbliżej dzików to byłem około 10 metrów. Jem sobie spokojnie jakąś rację, a dosłownie 10 metrów koło mnie przechodzi sobie rodzinka. Spokojnie sobie przeszła, wlazła w jakieś krzaczory i po kłopocie. Kiedyś też się natrafiłem na dzika jadąc rowerem. Wyleciał z małych świerków i gnał jak szalony. Nawet się nie oglądał, czy jego gonię. Pierwszy raz widziałem wtedy tak szybko pędzącego dzika. Musiał być nieźle wystraszony. Gorzej ode mnie. No, z takich większych zwierząt to w zasadzie to tylko wiewiórki jeszcze czasami widzę.
No niestety jestem na takim terenie, że nie ma tutaj niedźwiedzi. Chociaż może to i dobrze. Lisy są, zające. Już nie raz takiego widziałem. Także jeszcze raz zachęcam wszystkich do wyjścia w las, póki go jeszcze nie wycięli. Bo jak nam je wytną, to zostaną tylko drzewa w parkach. Chyba że za te też się wezmą. Chociaż po zmianie ministra Szyszkownika pierwszego, może się to coś zmieni. A na razie cieszmy się tym, co natura nam dała. Tu już leszczyna kwitnie. A jest początek lutego. Nieco dalej widziałem wierzbę. Też już wypuszcza tak zwane bazie. Także zima skończy się dość szybko i nareszcie zacznie się wiosna. W sumie moja ulubiona pora z tych trzech, które wymieniłem. No, świerki są niestety bez śniegu. Świerki ze śniegiem to bardzo ładnie wyglądają w górach. W tym roku i tak wyjątkowo mało śniegu napadało. Co roku jest go mniej. No tu to raczej na pewno pies był. Tu czyjeś ślady są. Butów. I odnośnie do ostatniego filmu, który dodałem z dzikiem, który nie wygląda jak dzik. Być może to rzeczywiście jest jakaś krzyżówka ze świnią. Bynajmniej ja takiego pierwszy raz widziałem. Racice są podobne i ryj również podobny do dzika. I tak w sumie już go i tak nie ma, bo go zabrali. Jak się na niego natknąłem, to już były taśmy naokoło jego, żeby tam nikt nie podchodził. A po kilku dniach już go nie było. Więc na pewno jakieś odpowiednie służby go zabrały. Odnośnie samych saren,
to zazwyczaj widzę takie z oddali. A że mam kiepski sprzęt do nagrywania, to nie da się za bardzo dobrze tego nagrać. A szkoda. Bynajmniej ja je widzę, a aparat tego za bardzo nie uchwyci. No i chyba koniec gadania, bo zaraz będzie koniec pamięci na karcie. A ja stąd mam jeszcze jakieś 6 kilometrów, ponad 6, do domu. W głównej mierze przez sam las. Tutaj wszystko zalane. Jeszcze w zeszłym roku można było tu spokojnie chodzić. Bynajmniej przed latem. Po takich mocnych opadach cały czas woda się trzyma. Zresztą w tym roku też nieźle padało. Zamiast śnieg padać, to pada deszcz. Także już na koniec zapraszam do lasu. I do następnego filmu.